około godziny 4:40 zostaliśmy zadysponowani przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu do w okolice dyskoteki Arsenał. Wezwanie było do człowieka, który leży, po prostu nie ma z nim kontaktu. Dyspozytor ponaglił nas, że wzywający rzekomo zgłaszają, że ten stan tego poszkodowanego się pogarsza, że przestaje oddychać. Zostaliśmy zadysponowani w kodzie na ratunek. W trakcie drogi do tego miejsca przez dwóch mężczyzn zostaliśmy zatrzymani. Oni nam wybiegli przed maskę pojazdu. Zachowywali się agresywnie. Chcieliśmy się upewnić, czy gdzieś w okolicach tych mężczyzn nie znajduje się ten poszkodowany. Okazało się, że znajduje się po drugiej stronie siatki wysokiej, prawie na kilka metrów. Nie mieliśmy dostępu do niego z tego miejsca. No, kolega ich poinformował, że musimy znaleźć się bliżej. Nie mieliśmy po prostu dostępu bezpośredniego. Udając się z powrotem do ambulansu, zostaliśmy wyzywani, że opóźniamy po prostu całą pomoc. Po dojeździe, no, które zajął dosłownie kilkanaście sekund w okolice poszkodowanego, po wyjściu z ambulansu nadal byliśmy atakowani słownie, wulgaryzmy, poniżani. Po badaniu okazało się, że ten stan tego poszkodowanego wcale nie był taki, jak potwierdzali zgłaszający. Był najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, wyziębiony w kontakcie takim no, słownym, ale no, wiadomo, jak to ludzie pod wpływem. Zadecydowaliśmy z racji niskiej temperatury otoczenia i zagrożenia dla tego człowieka hipotermią o szybkiej ewakuacji go do ambulansu przy pomocy noszy i szybkiego przewozu na oddział ratunkowy. W momencie, gdy udawaliśmy się po sprzęt ewakuacyjny, zostaliśmy zaatakowani fizycznie, naruszona została nasza cielesność, poszarpani. Drugi kolega został uderzony w twarz, znajduje się w tej chwili na zwolnieniu lekarskim. Czyli z tego wynika, że to ci mężczyźni, którzy Państwa zaatakowali, wcześniej wezwali karetkę? No tak to by wynikało. Myślę, że tak to wyglądało. Nie, tutaj już by trzeba było zapytać organów ścigania, jak to dokładnie przebiegało i tutaj no, nie my jesteśmy jakby organem do wyjaśniania tej całej zaistniałej sytuacji. Ci mężczyźni tłumaczyli, dlaczego Was atakują? Tłumaczyli się, znaczy krzyki, jakie w naszą stronę poleciały, to, że czas dojazdu nie jest odpowiedni, że ile jedziemy, że ta pomoc jest jakby w czasie wydłużona. No wiadomo, to był stek wulgaryzmów, nie będę tego tutaj powtarzał. Zdarzyło się Panu kiedyś podobną sytuację? Na tak, zdarzają się. Normalnie. Jest to tak jakby wpisane w naszą rutynę zawodową, że niektórzy pacjenci pod wpływem alkoholu czy pod wpływem środków psychoaktywnych zachowują się wobec nas agresywnie. Wygląda to różnie. Czasem jest to agresja z daleka, słowna, a później gdzieś do tych ludzi to dociera, przepraszają. Czasem jest to agresja fizyczna w postaci jakiegoś podbiegania do nas, czy próby zastraszania nas, no ale w taki sposób, jaki w ubiegłym tygodniu nie. Często interweniuje policja? W zasadzie wyjazdy do osób pod wpływem alkoholu to są wyjazdy w towarzystwie z policji. O ile nie policja nas wzywa, to my przyjeżdżając na miejsce zdarzenia dysponujemy patrol policji. A jak było w tym przypadku? Państwo też wezwaliście policję, czy to ktoś inny zrobił? Znaczy nie wiem, jak tutaj wygląda sprawa Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Natomiast po pierwszym incydencie, gdzie tych dwóch mężczyzn wyskoczyło przed pojazd, przed ambulans i po pierwszym incydencie z tymi mężczyznami zadysponowaliśmy po prostu prośbę do Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wysłanie patrolu policji. Jak dokładnie jeszcze zapytam, ten atak wyglądał? Czy to było właśnie jakieś popychanie, czy uderzenia? Co dokładnie ci mężczyźni? Znaczy, jeden z ratowników został zszarpnięty. Próba po prostu spowodowania utraty równowagi, wywrócenia tej osoby na śnieg. Przy czym drugi ratownik został uderzony w twarz bezpośrednio. Czy pan generalnie nie odniósł jakichś większych obrażeń? Czy mnie po prostu tylko poszarpał napastnik, próbował wywrócić,
całe zajście nagrywał telefonem komórkowym, wykrzykując różne groźby, wulgaryzmy. Natomiast no, drugi kolega też został zaatakowany przez mężczyznę, który całe zajście nagrywał swoim własnym telefonem komórkowym. I ten kolega pana jest teraz na zwolnieniu? Tak, jest na zwolnieniu. A jakie on ma uderzenia mniej więcej? No to już trzeba się pytać lekarzy, którzy go no, badają w tej chwili. To tak zapytam po ludzku, co pan czuje, jak pan niosąc pomoc, zamiast tą pomoc móc nieść skutecznie, jeszcze dostaje? Czy, no na pewno jest swego rodzaju zażenowanie, że społeczeństwo, pomimo tego, że późna pora, tak, zima i te warunki są naprawdę niesprzyjające pracy na zewnątrz i człowiek wyjeżdża pomagać drugiemu człowiekowi, no i zostaje na służbie zaatakowany. Więc to jest swego rodzaju takie no, zażenowanie, że pomimo tych wszystkich starań, jakie człowiek czyni dla drugiego człowieka, no jest się obiektem agresji i ataku na tak naprawdę na grupę ludzi, bo to byliśmy tam zespołem, tak? No właśnie, bo to nie praca, tylko chyba służba. Tak, to jest służba, jak najbardziej. Jest to swego rodzaju no, służba, wyzwanie dla nas i swego rodzaju misja, tak? Mówi pan, że w takiej sytuacji jeszcze pan nie przeżył? Nie, no w takim wydaniu nie. Natomiast, no tak jak wspomniałem, tego typu zdarzenia mają miejsce. Może nie są codziennością naszej pracy, bo jednak gro tych wyjazdów odbywa się do ludzi naprawdę potrzebujących w stanie zagrożenia życia. Natomiast jest ich duży procent. Zapytam na koniec, co musiałoby się zmienić pana zdaniem? Czy podejście ludzi, czy po prostu prawo ostrzejsze? Myślę, że na pewno świadomość ludzi, że jesteśmy służbą, że to nie jest praca od 7 do 15, gdzie kończy się po prostu swoje jakieś zlecenie i wychodzi się do domu. Tylko, że ci ludzie tutaj, którzy pełnią obowiązki, moi koledzy, ratownicy, pielęgniarki, lekarze, niosą tą pomoc nieraz kilkanaście godzin w ciągu dnia. Tak? Nie pracujemy po 8 godzin, tylko mamy służbę 12, 24, czasem 36, w zależności jak jesteśmy zatrudniani. Tak? Natomiast no tutaj na pewno świadomość ludzi, no i na pewno prawo, które no już w tej chwili, choćby patrząc na tą sytuację, staje obronną ręką wobec funkcjonariuszy. Tak? Ale to tak samo tyczy się osób, które udzielają pierwszej pomocy. Z automatu stają się funkcjonariuszami publicznymi i no wiadomo, jeśli będzie więcej takich ataków, więcej takich aktów agresji, no to ludzie przestaną pomagać. No i będzie efekt taki, jaki możemy się spodziewać. Nie?